dzień dobry. 8:54, 6 października, 10 stopni, pięknie słonecznie, miejscowość spała. Centralny ośrodek sportu, czyli przejedziemy tak, póki nic nie jeździ. Miejsce, gdzie trenują nasi olimpijczycy. Ośrodek przygotowań olimpijskich w Spale. Tu można spotkać naszych najlepszych sportowców. A my sobie... Nas masz na myśli? Tak, mam na myśli między innymi nas. Krowy do nas gadają. Tam daleko już widać kościółek świętego Idziego. Tutaj tuż obok zamek, znaczy ruiny Zamku Królewskiego. Docieramy do Inowłodza. Ścieżka przemiło się wije, naprawdę. To jest piękna rzecz. Takie rzeczy powinny być w każdej gminie, która ma ochotę przyjmować jakikolwiek turystów. Kościółek świętego Idziego u góry. Ale tam byliśmy poprzednim razem, podobnie jak na Zamku Królewskim. Kto nie oglądał, u góry ma link. Obejrzyjcie sobie. Dzisiaj jedziemy za Inowłódz. Ciągniemy ciąg dalszy wycieczki, który nie był zrealizowany poprzednio, więc Inowłódz tylko przelatujemy. Wiesz, trasa robiona raczej tylko według mapy, tak na oko, na kreskę, więc hashing musi być. Mamunia, tu skaczmy przez ten potok. Hej! O! Ale poszłaś jak dzik w żołędzie. Cyk. No nie wiem gdzie, no do góry. Jak wycieczka będzie tak wyglądała, to się obawiam, że znowu skończymy na Inowłodzu tylko. Hej. No tak idziemy. Coraz więcej tych kości. Zaczynam się zastanawiać, to wyglądała jak jakaś piszczel czy coś. Co? No na pewno jakiegoś kolarza, który też postanowił pohaszczować. Czyli tak, hashing mamy już odhaczony. Spacering mały też już był. To co by jeszcze zostało? Bunkrów jeszcze nie było, ale też jest zajebiście. Minęliśmy miejscowość Żądłowice. Teraz wzdłuż Pilicy jedziemy do najbliższego mostu, żeby przedostać się na drugi brzeg. Chyba że przez wodę, nie? To jakiś brud jakby był. No pięknie to wygląda. Kajaki płyną w oddali. Dwie sztuki, jeden płynął tam z tyłu za nami. Super. Można, pomimo tego, że jest niezbyt gorąco. Tak patrząc na wodę, dość głęboko. Mętna jest, ale dna nie widać. Musi być tu dość głęboko. Mysiakowiec. Przekraczamy Pilicę i jedziemy dalej. Mamunia, czy możemy? Naprzód wiem. Miejscowość Poświętne. Zespół klasztorny. Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej. Jakoś kościoły mnie nie bawią. Jedźmy stąd. Przy okazji Poświętne to jest taki punkt, przez który przemykał Franek Dolas. Jak ktoś nie wie, kto to był, to sobie dokształci się w internecie. A kto wie, ten wie. A na tabliczce pisało dojazd pożarowy 18. No to 18 km?
krótko mówiąc, tędy strażacy jadą na pożar. W sumie też bym coś pożar. Patrz, jak na zawołanie. No i widzisz, widzisz. No i widzisz. Grupy, więc wisiadę grupy. O, jakiś pomnik jest. Leśniczówka Bielawy. Tu odbywały się szkolenia dla gajowych w latach II Rzeczypospolitej. Tu zatrzymywał się prezydent Ignacy Mościcki. Mościcki? Mam. Jak możesz, to dobrze. To usiądźmy. To ja się nie dziwię, że ten, że ten plecak jest taki wypchany. Co ty robisz, ej? No jem, no co? To taki dziwny? Cała paczka makaronu. Cały się nie cały, no pożałowałeś mi chyba. Co za głodomór. No, uwaga, bo przed nami już luneta błyszczała. Mam nadzieję, że nas nie odstrzelą. Parę minut po 12 dotarliśmy do Drzewicy i jedziemy pod ruiny zamku. Dziura po jakimś ostrzale chyba u góry, taka wyrwa. No i objechaliśmy w koło. Słuchajcie, zamek w Drzewicy. W zasadzie ruiny, to co z niego zostało. XVI wiek, wybudowany przez Macieja Drzewickiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Styl gotycko-renesansowy, chyba 1527-35, jak dobrze pamiętam, był budowany. W 1814 spłonął. Zachowały się dosyć dobrze mury. Zbudowany na planie prawie kwadratu, w zasadzie jest to prostokąt, ale prawie kwadrat, z bardzo potężnymi wieżami na bokach, które stanowiły tu istotny element obronny w tym zamku. Słuchajcie, do dzisiaj jest to jedna z najlepiej zachowanych w Polsce rezydencji XVI-wiecznych. Wbrew pozorom zostało tego tu całkiem sporo. Jest to oczywiście na dzień dzisiejszy prywatne, więc za bardzo tego nie obejrzymy od środka. Natomiast z zewnątrz można to spokojnie obejść i obejrzeć. Tu była podwójna fosa i wał ziemny, fosa zasilona z rzeki Drzewiczki, która płynie tutaj tuż obok. Widać rzekę. I tak to właśnie wyglądało. Usytuowany przy samej drodze, także bez problemu można tu dojechać i sobie to obejrzeć z bliska. A my ciśniemy dalej. No właśnie, tu był dojazd. No i teraz ciekawostka. W Drzewicy jest tor do kajakarstwa. Wystarczy, że otwierają na zbiorniku zaporę. Tu się pojawia rwący nurt i tam sobie kajakarze trenują. Odbywają się nawet zawody, jest trybuna. Z idealnym dojściem i idealnym widokiem dla widzów. Przeszkody, które kierują nurt, specjalnie porobione progi, żeby wybijało wodę do góry. Ale są jakieś wyniki na tablicy. Także w zasadzie otwierają zaporę, puszczają wodę, robią jazdę, tak? Po czym zamykają zaporę i to wszystko. Można? Można. Jezioro Drzewickie. A my sobie teraz nad brzegami tego jeziora wracamy powoli w kierunku Spały. No i jesteśmy nad brzegiem jeziora Drzewickiego. Chyba tu, co? Czerwony szlak nawet tędy wiedzie. Ciekawe. Hopsa. No ładnie, ładnie. Żeby nie powiedzieć, że pięknie. Ale ta wilgoć fajnie. Czuć. Czuć tą wilgoć. Ona nie to, że śmierdzi, tylko wilgoć. Wilgoć w
powietrzu. Jezioro Drzewickie oczywiście jest sztucznym zbiornikiem zaporowym. Przejeżdżaliśmy przez Tamę, piętrzono bieg rzeki Drzewiczki. Powstało całkiem fajne jezioro, dosyć spory zbiornik. Tam jest drugi wilk. A jak są wilki, to może być za chwilę wilk i zając, gdzie ja będę robił za zająca. Ale mogę zrobić jak typowy zając, wiesz, ukłucnąć gdzieś, udawać, że mnie nie ma. No bo wjeżdżasz komuś na działkę, tylko że wzdłuż tego to chyba wolno. Jedziemy. Jak nie będzie przejazdu, to po prostu się zmyjemy stąd. Ja już wiem, czego brakowało na dzisiejszej wycieczce. Szuwaringu. I właśnie teraz to zaliczamy. Szuwaring. Był haszczing. Spacering. Brakowało szuwaringu. No, w takim miejscu mógłbym się uwalić i poleżeć troszkę. Zdecydowanie. Trawing. Bardzo zacnie, myślę, że jedziemy do tego mostku, który widać przed nami. I Drzewiczka. Powiedziałbym, że dopuszczamy się kradzieży, ale rosną dziko. Ciśnie mi się na język dobre, bo polskie. Jak się krzywisz? Chyba jakieś słabe zerwałaś, bo moje są słodkie. Ale rój w rubli. Rój, nie? Zobacz. Gruble albo mazurki. Ale wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego latają? Świeżo zaorane pole. Tak, wszystko na wierzchu. Wybierają sobie ziarenka. Prawo. Prawo i docieramy tam, gdzie mamy dotrzeć. Było o tym już parę filmów temu. Jak jechałem z Palski, piknik, część drugą. Mówiłem o tym więcej. Kto nie oglądał, to sobie zerknie. Link u góry. A my idziemy zrobić biesiadę. Czyż nie? Pora zrobić przerwę, bo to już mamy przejechane 70 km, więc zrobimy sobie break. No i tak się szwędamy. Docieramy do starego młyna we Fryszerce. On też był na spalskim pikniku. Część druga. Fajne miejsce, stary młyn już trochę podupadający. Tu fajny kawałek wody. Bardzo sympatycznie. Lecimy dalej. Jest i owód. Po drugiej stronie plaża i kąpielisko. Tu wjedziemy na moment, bo w tamtą stronę jest fajny widok na kościół od świętego Idziego. No miło. No i zostały nam ostatnie metry do spały. Tam jakże przyjemną ścieżką. Zobacz, że się trzyma lepiej. No to ty widzę, to jest sprawiedliwe. Gonimy go? Nie. Polaka to zawsze na ambicje. Fajnie takimi zawijasami, zamiast jechać smętnie asfaltem, to ile przyjemniej się jedzie tak właśnie przez las. Mogliby ją strzelić na wprost, ale nie jest na wprost, tylko... Dla władz okolicy należy się duży kciuk. No i 8,5 dyszki pękło. Anno, wieź mnie do domu. Do widzenia.